Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, jaki dla Was przygotowałem, będzie to taki krótki short traktujący o tym, jakie są zalety stringu izometrycznego. Lecimy. A więc tak, trening izometryczny jest bardzo rzadko wykonywany na takiej komercyjnej siłowni. Izometria, o co chodzi? Czyli trzymamy tak ciężar w jakiejś jednej statycznej pozycji, nie wykonując przy tym ruchu. Tak? Czyli nasze włókna mięśniowe są cały czas jakby w jednej pozycji, nie oddalają się od siebie, tak, nie skracają. Stawy są tak cały czas jedne, jakby można powiedzieć, pozycji. Na komercyjnych siłowniach rzadko wykonuje się tego typu ruchy, ponieważ słabo trening izometryczny, można powiedzieć, wpływa na rozwój muskulatury. Najczęściej to jakby chcą osiągnąć ludzie trenujący na komercyjnych siłowniach. Jeżeli mówimy o sportowcach, no to już zdecydowanie trening izometryczny ma kilka zalet, o których Wam dzisiaj powiem. A więc tak, pierwszą zaletą będzie to zwiększenie wytrzymałości naszych więzadeł oraz naszych stawów. Trening izometryczny, to ciekawe, bardzo fajnie pomaga nam wzmacniać nasze więzadła, stawy, aby po prostu były silniejsze. To, co w sporcie jest bardzo istotne, ponieważ tam często jesteśmy poddani jakiemuś obciążeniu zewnętrznemu, przykładowo przeciwnik nas wpada i tak dalej. To również poprawia sztywność tych struktur, czyli w momencie, gdy występują jakieś takie duże naprężenia, to nasze więzadła po prostu są sztywniejsze, lepiej się napinają, co też jakby przyczynia się do zmniejszenia ryzyka kontuzji. Pomaga nam zwiększyć siłę. Trening izometryczny, trzymanie dużego ciężaru w jednej pozycji, czy też na przykład pchanie w coś, na przykład tak, nie wiem, pchamy na przykładowo jakąś piłkę w ścianę i tak dalej, rekrutuje nam bardzo dużo jednostek motorycznych, co bardzo mocno pobudza układ nerwowy i pozwala nam zwiększyć siłę. Również możemy użyć treningu izometrycznego w momencie, gdy na przykład mamy jakiś taki sticking point, tak zwany, przykładowo, nie wiem, stajemy w przysiadzie i przykładowo w połowie tego przysiadu mamy taki punkt, gdzie nie możemy wyżej się podnieść, powiedzmy na jakimś tam założonym ciężarze, niech to będzie 100 kg, no to w tym momencie możemy sobie przykładowo założyć, nie wiem, 80 kg i wytrzymać w tej pozycji tego sticking pointu, tego punktu, który nie możemy przełamać, przykładowo 2-3 sekundy użyć takiego treningu izometrycznego, aby właśnie wzmocnić siłę w tym danym punkcie stawowym, co pomoże nam finalnie zwiększyć siłę w tym punkcie, no i przełamać stagnację. Również takie trening izometryczny pozwala nam zwiększyć technikę ćwiczeń, tak, no ponieważ gdy zatrzymujemy się w jakimś takim właśnie punkcie, takim sticking pointie, lub też przykładowo możemy użyć przykład takiego treningu izometrycznego w taki sposób, że przykładowo wykonujemy jakieś 2-3 sekundowe pauzy w momencie, gdy na przykład, nie wiem, podnosimy sztangę w martwym ciągu, a to również to, że musimy utrzymać tą pozycję, ładną postawę ciała przez kilka sekund w tym trudnym ruchu wielostawowym. No to również powoduje to, że poprawia nam się technika właśnie wykonywania tego ćwiczenia, postura ciała, także kolejny aspekt, który przemawia za tym, żeby wykonywać trening izometryczny. Również trening izometryczny poprawia nam jakby synchronizację pracy naszego układu nerwowego i naszych włókien mięśniowych. Często jest tak, że gdy wykonujemy jakiś ruch, to mięśnie, które są, można powiedzieć, silniejsze, przyjmują nam pracę, no i są to mięśnie, które nie do końca byśmy chcieli, żeby nam pracowały w tym punkcie. Na przykład będą to prostowinki pleców, gdy podnosimy sztangę w martwym ciągu. W momencie, gdy się na przykład zatrzymamy w jakimś danym punkcie w martwym ciągu, no to zmusimy jakby te prostowinki, żeby się zmęczyły. Oczywiście nie może być użyty w tym wypadku jakiś bardzo duży ciężar. No i wtedy do pracy, ze względu na zmęczenie duże tych prostowników, będą musiały się włączyć do pracy pośladki, więc jakby uczymy naszego ciała właśnie używania tych mięśni, które byśmy chcieli, żeby pracowały w danym ruchu. Kolejny aspekt to taki, że warto wykonywać trening izometryczny w momencie, gdy wracamy po jakiejś kontuzji. Na przykład, przykładowo, mieliśmy kontuzję kolana, nie możemy jeszcze wykonywać martwego ciągu, przysiadów, takich wykroków, takich ćwiczeń wielostawowych, ale przykładowo takie ćwiczenie, które nazywam krzesełkiem, czyli opieramy się plecami o ścianę i trzymamy izometrycznie właśnie tą pozycję, pozwala nam bardzo fajnie raz, że obudzić te właśnie włókna mięśniowe, które zostały niestety, można powiedzieć, w jakiś sposób uśpione przez jakieś długie unieruchomienie mięśni, stawów, które spowodowało właśnie kontuzja, jak i również pozwala nam właśnie wzmocnić stawy i tak dalej, także które też w jakiś sposób zostały osłabione przez kontuzję, jak i również pozwala nam jakby taką poprawić pewność siebie, że jesteśmy w stanie wytrzymać jakiś tam opór na tej kończynie, co też jakby nasza pewność siebie i nasza psychika nam podpowiada, że nie powinniśmy w jakiś tam kontakt stawowych przykładowo obciążać jakiejś danej kończyny.
Na przykład w takim treningu izometrycznym jest to dużo bardziej bezpieczne, łatwiej przełamać tą niechęć do wykonywania tego ruchu, ponieważ nie zachodzi tam ruch koncentryczny, ekscentryczny, tylko trzymamy jakiś ruch. Na przykład gdy nie czujemy się w jakiejś danej pozycji zbyt silnie, to możemy przykładowo trzymać tam 2-3 sekundy, no i sukcesywnie ten czas wydłużać, aż nasz układ nerwowy, nasze więzadła, mięśnie, stawy się przekonają do tego ruchu, że ten ruch jest już bezpieczny, nie możemy go śmiało wykonywać. Także dobrze, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że dzisiaj Was przekonałem, że trening izometryczny jest warty wykonywania w sporcie. No i również, jak widzicie, po kontuzji. Także to tyle ode mnie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, zostawieniu kciuka w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Krótki short na temat zalety. Jeszcze raz. No już tam za szybko, nie? Dobra, wolno. Dobra. Zjedźmy to jeszcze raz. Kurwa! Dobra. Dobra, co to mamy?